We wtorek na jezdni ulicy Kowalskiego w asyście suwalskich strażaków wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga została zamknięta dla ruchu samochodowego na kilkadziesiąt minut, podczas gdy licznie zgromadzeni przechodnie podziwiali ten niecodzienny obrazek. Załoga lotniczego pogotowia ratunkowego ruszyła na pomoc 64-letniemu mężczyźnie, u którego stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Po kilkudziesięciu minutach medycy powrócili do helikoptera. Droga została odblokowana, a śmigłowiec sprawnie odleciał. To nie pierwsze lądowanie śmigłowca LPR na Suwalskiej ulicy. Kilka miesięcy temu podobne zdarzenie miało miejsce na Sejneńskiej. Wówczas również lądowanie i start odbywały się w asyście strażaków z suwalskiej jednostki.